Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spacerze. Będzie to spacer taki trochę rekreacyjny, trochę kulturowy. Będziemy spacerować takim parkiem linearnym wzdłuż plant bieńczyckich i plant mistrzejowickich i będziemy sobie podziwiać różne obiekty, które chyba na co dzień nie są często pokazywane. W tym miejscu sobie opowiemy trochę w ogóle o założeniu bieńczyc i o tym, jak one były projektowane i skąd te planty bieńczyckie się wzięły. Idea była taka w projekcie Jadwigi Guzickiej, że będzie to taki osiowy, liniowy park i tak jak sobie zobaczymy idąc nim, to nie jest wcale szeroki, ale jest bardzo długi. On się ciągnie praktycznie przez całą dzielnicę i z każdego osiedla mamy dostęp do niego praktycznie. Idea była taka, że wokół takiej tkanki właśnie zielonej będą znajdować się takie budynki związane z życiem społecznym, to znaczy mieliśmy dwie szkoły, tutaj mamy zaraz przedszkole, po drodze będziemy mijać ośrodek zdrowia, różne budynki handlowe. Chodziło o to, żeby zapewnić mieszkańcom taką bezpieczną komunikację. Będziemy teraz sobie szli tymi plantami wieńczyckimi dalej w kierunku północno-zachodnim, więc można też zobaczyć, jak te idee były zrealizowane w praktyce. Profesor Cęckiewicz wspomina, że te bieńczyce jakby wiązały się z takimi dużymi nadziejami, że ta architektura będzie taka na światowym poziomie, że będzie właśnie taka na wskroś modernistyczna, nawiązująca do tych projektów Le Corbusiera, te bloki na właśnie kolumnach wysokie. Z opinii architektów projekt bieńczyc nie w pełni udany, chociaż ta architektura i to założenie takie właśnie zielone, parkowe do dzisiaj się sprawdza i mieszkańcy bardzo sobie chwalą. Natomiast w tym miejscu też się zatrzymujemy w związku z drugim tematem. Problem pijaństwa, upijania się, alkoholizmu. W tym czasie, kiedy później bieńczyce tutaj powstawały, to takimi symbolami były właśnie dwa miejsca, to znaczy z jednej strony bar Orion, który się mieścił właśnie w tych pawilonach handlowo-usługowych, a po drugiej stronie ulicy restauracja Oaza. Jak mieszkańcy wspominają, to było takie dwa miejsca, które nazywano Orion i Oaza i w tych miejscach właśnie one były takim symbolem upijania się na umór, można powiedzieć, i tutaj sporo historii dosyć też tragicznych wiąże się z tymi dwoma miejscami. Nowa Huta była atrakcją turystyczną praktycznie od swojego początku, to znaczy odwiedzana była przez liczne grupy jako symbol sukcesu Polski Ludowej. Też w roku 72 Nową Hutę odwiedził Fidel Castro. Odwiedził w Nowej Hucie kombinat metalurgiczny i odwiedził szkołę, przed którą się znajdujemy, wówczas szkołę podstawową numer 125. Wizyta w Hucie imienia Lenina zakończona. Gość wsiada do otwartego samochodu. Alejami i ulicami dzielnicy jedziemy do szkoły numer 125, która ma otrzymać imię Franka Pajsa, bohatera rewolucji kubańskiej. Tu serdecznie witają przybyłych mieszkańcy dzielnicy. Przeszliśmy już właśnie na teren Mistrzejowic. Konkurs na Mistrzejowice rozstrzygnięto w roku 1963 i przeprowadzono. Planowano tutaj, że zamieszka w Mistrzejowicach 40 tysięcy mieszkańców. Zwyciężyła w tym konkursie koncepcja, którą przygotował Witold Cęckiewicz. No i Mistrzejowice miały mieć zupełnie inny układ urbanistyczny. Niższą zabudowę, więcej terenów zieleni i lepsze powiązania z krajobrazem. Mówi się, że takim najpełniej oddającym tą ideę jest osiedle Złotego Wieku, w którym te różne typy budynków można sobie zobaczyć, które posiada też taką obwodową ulicę, można powiedzieć taką małą obwodnicę w środku osiedla. Wystawa Wańka Wstańko jest wystawą o pewnego rodzaju fenomenie. Ja nie kojarzę drugiego takiego miejsca w Polsce, gdzie pomnik, którego nie ma, budziłby tak duże emocje, dyskusje i był tak często wspominany.
Być może jest to kwestia spektakularnego odsłonięcia, czyli rok 73, wielkie widowisko plenerowe, w którym podobno wziął udział około 70 tysięcy osób w Alei Róż. Być może to jest kwestia tego, że ludzie pamiętają zamach na ten pomnik z 79 roku. Być może ludzie też pamiętają próby podpalenia tego pomnika w 82 i w 89 roku. Te wszystkie rzeczy oczywiście zobaczycie Państwo na wystawie. Historia od czasu powstania pomysłu do czasu demontażu została opowiedziana na wystawie, natomiast jest to nie wszystko, ponieważ trudno opowiedzieć o pomniku Lenina bez szerszego kontekstu, to znaczy tego, jaką rolę Lenin pełnił w PRL-owskiej propagandzie i też wyjaśnienie, dlaczego to właśnie Lenin stanął w Alei Róż. Losy pomnika też są pretekstem do opowiedzenia o takim uniwersalnym zjawisku tego, jak już pomnik, nie tylko Lenina, funkcjonuje w przestrzeni publicznej, tego, że pomniki bardzo często były burzone, były przemieszczane. We'll be right back.